Siemanko, jeżeli jesteś na moim kanale nie od wczoraj, to pewnie spodziewasz się tutaj materiału z meczu Zagłębie Lubin, Motor Lublin. Ale niestety nie byłem wczoraj na tym meczu. A dlaczego? O tym przekonasz się, jeżeli obejrzysz ten materiał do końca. A dzisiaj jestem w Prochowicach na meczu Prochowiczanki ze Świdnicą. Zapraszam Was na nowy materiał. Na Zagłębie w dniu wczorajszym nie dotarłem, ale za to w ten weekend obejrzę parę meczy w niższych ligach. Właśnie w sobotę Prochowice grają ze Świdnicą. Póki co mamy 0-0, a do końca meczu jakieś 15-20 minut. I dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o sobotę. A w niedzielę wspólnie z Radkiem pojeżdżę po innych boiskach. A cieszę się na ten dzień, bo z Radkiem dawno nie jeździłem. A z Radziem zawsze jest przyjemnie na tych niższych ligach, chociaż z Piotrkiem też. Ostatnio miałem takie szczęście, że cały czas trafiałem na Piotrka, a z Radziem chyba w tym sezonie jeszcze nie pracowałem. A nie wiadomo, czy to nie ostatnia kolejka, więc zobaczymy. Taki last dance z Radkiem. Więc jeżeli będziecie oglądali program Piłkarskie Niższe Ligi w środę, czy tam we wtorek, nie wiem kiedy jest emisja, to wywiad z meczu w Prochowicach przeprowadził redaktor Sawicki. To ja, we własnej osobie. Masakrycznie zimno w tych Prochowicach, w ogóle nie tylko w Prochowicach, w ogóle zrobiło się zimno. Zima dopiero za miesiąc kalendarzowa, a już naprawdę temperatury są nieprzyjemne. Teraz 5 stopni, a naprawdę odczuwalne, jakby była na minusie, zamarzły mi ręce, rękawiczek nie wziąłem. I w ogóle cały mecz myślałem, że Prochowiczanka remisuje 0-0, bo tak pokazywała tablica wyników. Okazało się, że pana, który obsługuje tą tablicę, dzisiaj nie ma i Prochowiczanka przegrała 1-0 z Polonią Stal Świdnica. Więc zakończenie rundy nieprzyjemne. Trener fajnie podsumował tą rundę w wykonaniu Prochowic. No i cóż, życzę powodzenia Prochowiczance, żeby się utrzymała, bo to drużyna z naszego regionu. Więc mam nadzieję, że wiosna będzie o wiele lepsza. Zobaczcie, jaką sytuację miała Prochowiczanka w ostatniej akcji meczu. Naprawdę po tej akcji sędzia już zakończył spotkanie, a gdyby to trafili, byłoby 1-1. Naprawdę duży niefar. Radosław okazał serce i dzisiaj zamiast czterech, czy tam trzech meczy mam tylko dwa. Właśnie wybieram się do Siedlisk na mecz Dom Siedliska kontra Sparta Rudna, a później rezerwy Górnika Złotoryja z Wilkowianką Wilków. Tak więc dzisiaj króciutko i mam nadzieję szybko. W Kochlicach podział punktów. Myślę, że obie strony nie były zadowolone z tego wyniku, ale to był mecz na szczycie, więc wynik remisowy jest bardzo dobry dla obu zespołów. A teraz znajdujemy się w Złotoryi i wybieramy się na mecz rezerw z Wilkowianką Wilków. A tam na miejscu czeka na nas Radek. Dzisiaj też mamy pogodę iście jesienną, nie pidzi tak jak wczoraj, więc o wiele przyjemniej oglądać te spotkania. Tak więc duży props dla pogody. No i jestem zadowolony, bo polatałem trochę dronem, co widzieliście na ujęciach. Zaraz rozpoczyna się druga połowa, więc czas udać się w kierunku stadionu. Jestem już w Złotoryi na meczu, póki co rezerwy Górnika lepsze niż Wilkowianka, a Radek na ławce. Czekam na wejście Smoka i zobaczymy, czy Radek coś ukąsi tutaj na remis. Bałem się, że ten last dance będzie z taką pogodą, jak wczoraj, mroźną, marznącą. A dzisiaj 10 stopni na plusie i te mecze ogląda się w przyjemnej atmosferze. Człowiek nie marznie, a wręcz się cieszy, że jest na świeżym powietrzu. A jeżeli mamy chwilę czasu, bo tutaj do końca meczu ponad 20 minut, to powiem Wam, dlaczego nie znalazłem się w piątek na meczu Zagłębia. Ponieważ byłem w pracy
na koncercie organowym. Moja dusza jest oczyszczona i w pełni radosna kościelnymi piosenkami. Naprawdę to jest coś, co chciałem przeżyć w piątek. W moim zawodzie właśnie czasami się tak zdarza, że mecz z Zagłębia koliduje z jakimiś wydarzeniami w regionie. No i tak było też i tym razem. No, chciałem się znaleźć na tym meczu, ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. A patrząc na wynik i komentarze, jakie są po tym meczu, to może i lepiej, że byłem w tym kościele niż marzłem na trybunach. Chociaż na mecze Zagłębia trzeba chodzić. Nie tylko na Zagłębia. Pamiętajcie, chodźcie na polską ekstraklasę, bo naprawdę warto wybierać się na polskie stadiony. Ale na ostatnim tegorocznym meczu domowym z Legią Warszawa, który odbędzie się 8 grudnia, będę. Chyba że zachoruję albo coś mi się stanie, to wtedy się nie pojawię na stadionie. Ale wtedy mam weekend wolny i jeżeli nic mnie nie powstrzyma zdrowotnego, to na pewno pojawię się na trybunach. No i wchodzi Joker. Nie było ekstraklasy w tym tygodniu, ale były 3 spotkania niższych lig, tak więc dopamina emocjami sportowymi jest wypełniona. Ja już rzucam materiał dla chłopaków, którzy jutro w studio będą nagrywali program. A wy trzymajcie kciuki, żeby PNL cały czas był na antenie i żeby to nie był Last Dance. A ja wam dziękuję za uwagę i obejrzenie tego materiału do samego końca. Serdecznie jest mi miło i do zobaczenia w kolejnych epizodach. Siema, cześć!